Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy w miejscowości Tuszynek Majoracki u kolegi Pawła Święcickiego, którego mamy tutaj po prawej stronie, a obok mamy kolegę Marka Kudrę, który tutaj w gołębnikach Pawła Święcickiego się tymi gołębiami opiekuje. Przypomnę tylko, tutaj kolegę Pawła poznaliśmy między innymi na filmie, który kręciliśmy podczas wycieczki, którą organizował Klub Kopernik wraz ze Stowarzyszeniem Mistrzowskie Gołębie Europy, którego Paweł jest członkiem, prawda? Dobrze mówię. Tam tutaj dzisiaj mamy taką fajną rzecz, bo robimy fotografię jednego z gołębi kolegi Pawła. My już tą fotografię tego gołębia mieliśmy wykonaną, a chodzi o gołębia, którym kolega Paweł zdobył trzecie miejsce na wystawie Europejskiej Gołębi w Brnie. Był to gołąb w kategorii Sport F, a pochodził on właśnie bezpośrednio z gołębi Herbotsa. Tych gołębi, które tam właśnie na filmie, jak ktoś sobie przypomni, oglądnie ten fotoreportaż, tam właśnie oglądaliście Filipa, które tutaj trzy aż oryginalne dzieci Filipa, to ty masz gołębi. Trzech dzieci. Trzech synów bezpośrednich, tak? Tak. Trzech synów. Tutaj może o hodowli porozmawiamy tam w domu, a to tylko tak z zewnątrz pokażę, jak wyglądają gołębniki. O, tak wygląda, nie będziemy tam chodzić, oni teraz koledzy zaczęli parowanie. Tutaj tylko powiedzmy, kolega tutaj przygotowany ma właśnie rodowody, będziemy za chwilkę o nich rozmawiać, ale może powiedzmy, bo wiem, że lotujecie tutaj w dwóch oddziałach, oddziale 0224 Pabianice i chyba 225 Żgów, tak? Żgów, tak. I dużo tutaj hodowców jest, powiedzmy coś o oddziale może więcej? 120 jest w Żgowie, a 140 w Pabianicach. A hodowla wasza ile liczy gołębi? 400. 400, to jest jeszcze do przeżycia, tak? Dobrze, to przejdziemy teraz może, bo więcej chcemy porozmawiać właśnie między innymi o tym gołębiu, który reprezentował Polskę na wystawie Brnie z tak wielkimi sukcesami. Także na razie dziękuję, a za chwilkę wrócimy dalej do rozmowy. I tak jak kontynuujemy tutaj wizytę u kolegi Pawła Święcickiego, widzimy kolega Paweł ma akurat w ręku gołębia, który zdobył trzecie miejsce na wystawie europejskiej gołębi tam w Brnie w kategorii Sport F. Pokażmy tego gołębia bliżej, Paweł, o tak, z boku widzimy, pokażmy skrzydło może też jego, on tam się nie chce nam tak zbytnio podłożyć, ale więcej może powiemy o tym pochodzeniu i o tym gołębiu, o tych lotach fenomenalnych, które udało się temu gołębiowi wylecieć, te wyniki, powie nam kolega Paweł, proszę bardzo. No mów Paweł, no po czym to jest gołąb? Ten gołąbek to jest oryginalny z Filipa, syna Filipa od Herbotsa. Tutaj pokażmy od razu przy okazji, rodowód, tak? Jest. Tu widzimy 22 312 końcowych. Tak, to jest ten oryginalny syn Filipa. Tak. I ty masz takie trzech synów Filipa, tak? Trzech synów bezpośrednich tutaj, a matką tego gołębia, ja tutaj to patrzę, jest od Hansa Hirna, kopmanka i córka 809. Tak, z 2000, wnuczka. To jest gołąb z 2006 roku od Hansa Hirna. Tego hodowcę też znamy, bo tam całkiem niedawno u niego byliśmy z wizytą i też właśnie tego gołębia 809, o którym wspomina właśnie kolega Paweł, tam widzieliśmy. W rodowodach wiele się razy pojawiał i tutaj od spodu mamy te gołębie Kopmana i to jest gołębi Kopmana z Nobel Blue, z Kleine Dirka, Annelis i z Gameli. Także pochodzenie ma, jak się nazywa, bardzo dobre ten gołąb. A powiedz Paweł, jak on lotował w oddziale tam u Ciebie? Z pierwszego lotu był na 3601 gołąbek, później drugi lot był Kalisz, też był pierwszy na ile gołębi, bo ja nie mam... Pokażmy, bo tutaj mamy właśnie... Pierwszy, drugi lot 1674 i trzeci lot Śrem, również pierwszy, 1322 sztuki. Tutaj właśnie czytał kolega Paweł Baranowski, właśnie się tutaj spotkaliśmy. Tutaj taką z wizytą, a pokażmy też tą kartę z wystawy ogólnopolskiej. Tak ona wyglądała, tu ją znamy, tam tego gołębia też już widzieliśmy i w katalogu z wystawy, jak również na wystawie, kiedy klatki pokazywaliśmy z gołębiami. A tak wyglądała właśnie karta z wystawy w Brnie. Tutaj tak, wracając do tej wystawy, to jeszcze powiedzmy, że tutaj taka ciekawostka była, o której kolega Zdzisław Karol mówił, że na tej wystawie było tak dziwnie, że na kartach ocen nie było miejsca, które ten gołąb zdobył w danej kategorii, prawda? To jest takie troszeczkę, to kolega Zdzisław był bardzo tym zdziwiony, bo mówi, że to jest dziwne, mówi, że karta jest i dopiero katalog trzeba było nabyć, żeby zobaczyć pozycję gołębia, którą miał ten gołąb, że tak powiem, w trakcie tej wystawy. No i jeszcze jedno przybliżę, bo ten gołąbek 400 był drugi u mnie w ogóle w okręgu i w oddziele. Wyprzedził go tylko jego brat o 30 sekund, a 400 też był drugi w okręgu. Ten Ale z tymi gołębiami od Herbotsa to też się takie u Ciebie wiąże, bo tutaj rozmawialiśmy taka, mówię, nie powiem, że anegdota, ale coś takiego, że mieliście takiego pecha, że pięcioro chyba takich super gołębi. W 2011 roku nam dałem 37 gołębi na międzynarodowy lot, ale do tej 10 lotu jego brat
to miał 4 pierwsze konkursy w okręgu. Mhm. Szedł po piąty, no i później pozostała czwórka też z 3 pierwszymi konkursami. Cała piątka zginęła z 37 i między innymi jeden... Na jednym locie, cała piątka wybitnych gołębi. Się bardzo rzadko zdarza coś takiego. Z 37, 6 zginęło, a piątka wytypowana. I Messi, bo jego Messi nazywam, jego brata, to był 4 razy pierwszy w oddziele 3 lata. Aha, widzimy. Oprócz tych gołębi tutaj, które teraz masz... Polecimy, co? Te gołębie, które... Ale to ale się zdarza. No kurwa, jak o tym gołębie mówię, to chodzi. Słuchaj, Pawle, tak zazwyczaj jest. U nas na przykład też gołębie, jak dobrze chodziły, to chodziły, te najlepsze gołębie przychodziły razem. Jak opóźniły 50 minut, to cała ta ósemka taka, co się tylko wymieniała, opóźniła. No a też się zdarzył ostatni lot, że dużo z tego po prostu zginęło. Także chodziły grupami. Także po prostu jak był lot, gdzie sprzyjały im warunki atmosferyczne, to te gołębie, 6-7 gołębi nawet w pierwszej dziesiątce były. No ale dziwne, kurde. No, dziwne. No zdarza się. Oprócz tych gołębi, o których mówiliśmy, właśnie wywodzących się z linii Herbowca, z tych gołębi, tutaj kolega Paweł ma też takie tutaj, widzieliśmy, pokazywał nam tutaj, widzimy rodowód, to jest gołąb akurat syn Blixema, tak? Tak. Syn Blixema, tutaj rodowód tylko mamy, tego gołębia mamy też na zdjęciu, ale więcej gołębi Vandenabele masz tutaj u siebie? No mam kilka wnuczek, no kupiłem samą hodowlę od takiego Niemca, Hansa, zmarł już teraz świętej pamięci, kupiłem 30 cały rozpód, to tam jest dużo wnuczków i synów, wnuczków i prawnuczków Blixema i szelensów. Szelensów. A dużo masz jeszcze innych ras gołębi u siebie? Mam herbocę. Piotra Merwę, na tych gołębiach jestem ustawiony i które jeszcze tam gołębie takie mam? Petera van de Merwe, tak? Ta, nie Pita, tylko Petera. Petera van de Merwe, tego tak. Młodszego, jakby ktoś nie kojarzył. Kopmany chodzi. Oryginalne mam z tego, już nie pamiętam jak się nazywa ten gołąbek. I co mam jeszcze takie wybitne? Z Mister, ty masz Ermerwen Hope, tak? Tak, Stevenigi mam, ale Stevenigi mam, 6 sztuk oryginalnych. No mam kilka razy tych gołębi, teraz sobie takie teraz jak w sezonie lotowym w zeszłym roku, to jakby tutaj mówiłeś, bo na początku wspominaliśmy, że lotujecie tutaj w dwóch oddziałach, to masz tutaj 2 drużyny, 3 drużyny, czy ile 5 drużyn? 2 drużyny w jednym, to zdobyliśmy mistrza okręgu jedną drużyną i drugą, żeśmy zdobyli trzecie miejsce w okręgu. Mówisz myśmy, to znaczy kto? Ja ty synem. I syn, a syn to jest tylko taki wpisany nominalnie, czy lotuje też? Wpisany. Taki wpisany, aha, bo na 2 drużyny. Rozumiem. A w drugim oddziale żeśmy mieli wicemistrza i 3. miejsce, Mareczku, nie? Tak, i to jest, mówimy ciągle o oddziale Żgów i oddziale Pabianice. 224 i 225, to jest 225 Żgów, 224 Pabianice. A okręg to jest jaki? Łódzki. Łódzki. Jeden i drugi oddział, tak? Tak jest. Nie tak, że do Piotrkowa któryś należy? Nie. Nic, rozumiem. To są największe sukcesy, jakie odnosiliście, czy w poprzednich latach mieliście też jeszcze jakieś sukcesy? No nie, no w 2011 mieliśmy taką gołąbka, co Kofi miał 2 i 1. To był w okręgu pierwszy i między tym rejonie był drugi. W regionie? Tak, w regionie drugi był. Rozumiem. W jakiej kategorii? 2 kategoria, tak. Rozumiem. I z czego to się wywodził gołąb? Też szelens i herboc. A jak miałbyś ocenić, jakie gołębie ci się najbardziej sprawdzają u ciebie? No to szelens i herboc. Te dwie linie. No to tego na przykład z herboca i z tej linii miałem 6 pierwszych gołębi w okręgu. Aha. Czyli to się, jak się nazywa, już przetestowane masz, może. I teraz się przyjrzałem właśnie, że w te gołębie zwrócić uwagę, bo ja taką metodę miałem, że cały czas doprowadzałem, a te gołębie trochę na boku. Ale potwierdził mi faktor w tym roku, że tymi gołębiami trzeba się obrócić i... I teraz, jak kiedy byliśmy, pamiętam, na wycieczce tam u Herbotsa, to bardzo się dobrze chyba czułeś, jak mogłeś zobaczyć te gołębie, które wcześniej znałeś tylko z katalogu, a tam mogłeś sobie oglądnąć i Filipa do ręki, no i wziąć rodziców. I te gołębie na żywca właśnie, że tak powiem, rękoma wymacać i oglądnąć. No inne uczucie na pewno, to jest takie, wiesz, uwiarygodnia twój taki gołębi, nie? Że to jest talinie. Tutaj teraz jeszcze właśnie z tym gołębiem teraz tak powiemy, bo tutaj kiedy Herbot się dowiedział, że gołąb ten właśnie, ten, który był trzecie na wystawie w Brnie, on pochodzi właśnie z tego syna Filipa, to kolega Paweł, kiedy wyraził chęć zakupu, teraz sobie rozmawiają, musimy poczekać. No taki napompowany, fajny. Dobra, pogadaliście już, dobra, to teraz ja dokończę. To Herbot właśnie zasugerował, że za to, że ten gołąb tak dobrze reprezentuje rodzinę Herbot, tutaj wejdziesz w posiadanie kolejnego gołębia z tej rodziny, a mianowicie gołębia wywodzącego się z takiego gołębia z 2010 roku, co chyba z Barcelony był najlepszym w Holandii gołębiem, tak? Tak, w Holandii. No i tak liczymy właśnie, że
tego gołębia też już niedługo tutaj będziemy mieli. Tutaj na razie podziękujemy koledze, chyba że kto chce coś jeszcze dodać. Nie, już nic. Do zobaczenia, dobry lot.